jeśli chodzi o grupę mistrzowską, gwizdek sędziego Michałajewskiego. Ale nie ma tutaj za dużo miejsca. Dobrze ustawieni w obronie zawodnicy Łomot Tigre. Może teraz będzie okazja. No i miał tutaj pewne kłopoty Kamil Dąbski w posiadaniu PKS-u. Michał Turek. Kapitalne uderzenie zawodnika PKS-u. I mamy 1-0. Nie pobiegł za akcją, stąd też będzie szansa dla PKS-u. Teraz jednak nieporozumienie w rozegraniu i mamy wyrównującą bramkę Jan Śliwiński. Ale teraz mogła być błyskawiczna odpowiedź PKS-u. Wojtek Białek zmusił do interwencji Kamila Dąbskiego. Po raz kolejny Kamil Dąbski. Kamil Kowalczyk zmylił tutaj nieco bramkarza Łomot Tigre. Jeszcze okazja, Michał Turek. Ostatecznie bez efektu bramkowego na tablicy wyników. Wciąż 1-1. Mateusz Świderski, piłka na lewo do Jana Śliwińskiego. Ten niedokładnie do Maćka Sawickiego. Przyjmują zawodnicy PKS-u. Kamil Kowalczyk na długi słupek. Czekał już tam Michał Turek. Zabrakło troszkę dokładności. Piłka trafia Kamila Dąbskiego. Będzie okazja na kontrę. Jan Śliwiński. I mamy 2-1 dla Łomot Tigre. Bardzo ładna akcja i bardzo ładne trafienie Jana Śliwińskiego. Tym samym Tygrysy wychodzą na prowadzenie. I mamy wyrównanie. PKS doprowadza do wyrównania. 2-2. Się w górę Kamil Dąbski sparował futbolówkę nasz okrążny. Będzie okazja dla PKS-u. Michał Turek, Paweł Szydlik szuka tutaj miejsca na uderzenie. Paweł Szydlik! I mamy 3-2 dla PKS-u. Paweł Szydlik utrzymał się tutaj przy piłce. Paweł Szydlik! I mamy 4-2 dla PKS-u. Tym samym to drugie trafienie Pawła w tym spotkaniu. A zabła. Stąd też na tablicy wyników taki, a nie inny rezultat. Wciąż 4-2. I mamy kontaktowe trafienie dla Łomot Tigre. 4-3. A bramkę zapisujemy na konto Maćka Sawickiego. Dąbski. 4 minuty do zakończenia gry. Bliski tutaj przejęcia Wojtek Białek, ale co się odbierze, to nie ucieszy. I słupek! Słupek uratował Łomot Tigre przed utratą bramki. Ruszamy w drugą stronę. I teraz z kolei bardzo dobra interwencja bramkarza BKS-u. Zdecyduje się zawodnik BKS-u. Dwie bramki na koncie Pawła w tym spotkaniu. Paweł Szydlik i dopisuje tym samym kolejne trafienie. A to oznacza, iż Paweł kompletuje hat-tricka. Będzie okazja dla PKS-u. Paweł Szydlik, tym razem słupek. Jeszcze nie koniec, jeszcze Michał Turek. No i to powinien być 6 gol dla PKS-u. Z czwartą drużyną gorąco polecam i obie te ekipy będą miały na swoim koncie 39 oczek. Ale jeszcze poczekajmy z rozstrzygnięciami, bowiem mamy kontaktową bramkę dla Łomot Tigre. 5-4. Ależby to było wydarzenie, gdyby Michał trafił do bramki. A tak, PKS, Łomot Tigre, 5-4.